Gdzieś kurwa zostawiłem klejnoty znowu. To jest kolejny poziom, którego nie udało mi się zrobić na 100%. No cholera jasna, no. To już się trochę nudno zaczyna robić, powiem wam szczerze. Dobra, wrócimy sobie później do tego poziomu. No, tak jak pewnie przy poprzedniej sesji to będzie, nie? Dobra, idźmy sobie kupić jeszcze, kurde, jednego pączka i dwa robociki, żeby było w zapasie. Dobra, mamy 4 minuty nagrania już. Więc, dobra, ponieważ mamy te pierwsze dwa poziomy zaliczone. Znaczy, w zasadzie pierwsze trzy poziomy, jeżeli chodzi o ten świat, zaliczone już są. Więc teraz wypadałoby zabrać się za jakiś poziom, który, no nie wiem. Okej, okay. Fajnie, że nam o tym wspominasz, ziomeczku, przyjacielu serdeczny. Czyli widzicie, jak gobosy uwielbiają i kochają ginger sodę. Mam nadzieję, że zapisaliście sobie tę ciekawostkę. Tu mamy jeden poziom, tu mamy drugi poziom. Tam mamy prawdopodobnie trzeci poziom, dokładnie. Więc może spróbujmy któryś z tych poziomów teraz zrobić. Czemu by nie? Okej. Możemy zrobić. Czyli jakiś poziom, kurde, latający teraz z tego, co dobrze... Hunger Glider Wally. Okej, widzę, że mamy tutaj właśnie poziom teraz na paralotni. Ciekawa sprawa. Kurczę, powiem wam szczerze, że w kroku jedynce definitywnie brakowało takich poziomów, nie? On naprawdę jest, to jest piękny poziom, z pięknym soundtrackiem, który nam tutaj towarzyszy, swoją drogą. Grafika tego poziomu, w ogóle sam pomysł na ten poziom jest po prostu, kurde, czymś pięknym i myślę, że tutaj wiele osób się ze mną zgodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. No a jeżeli się nie zgodzicie, no to trudno. Dla mnie to jest jeden z piękniejszych poziomów. Dobra, lecimy, nic nie robimy. Proszę, prosto. Jest, udało się, mamy drugą statuetkę, moi drodzy. Zrobiliśmy chyba pełne już 100% teraz. Oh yeah! Poziom zrobiony na 100%, kurde, udało się, mamy to! Chociaż dwa poziomy na dzisiaj zrobione na 100%, z czego do jednego musiałem się wrócić, bo już go poprzednim razem robiłem. Ale ten poziom z paralotnią to po prostu coś pięknego, nie? Ten soundtrack, który w ogóle był taki mega klimatyczny. W ogóle dlaczego mam 257 tych klejnotów na karcie kredytowej? To jest dlatego, że musiałem ten poziom drugi raz robić, bo nie ogarniałem za cholerę, dlaczego Krok nie chciał mi do środku tej statuetki wylądować. Ale na szczęście z pomocą przyszedł mi Let's Play Justyny i ona mi wyjaśniła bezpośrednio, znaczy może nie bezpośrednio, ale pośrednio, że trzeba po prostu kierować się cały czas na środek, by Krok mógł wylądować na tej statuetce, bądź też i trofeu. Bądź też i trofce, bądź też i pucharku, whatever, nie wiem jak chcemy sobie to nazwać. D-
Dobra, to może pójdźmy do góry i zacznijmy kolejny poziom, który na nas tutaj będzie czekać. Aha, dobra, czyli tutaj mamy zamknięte, dobra. To dobrze wiedzieć, moi drodzy, dobrze wiedzieć. O kurde, będziemy budowali bałwanka, a wy ty, łobuziaki, co wy robicie? Czemu we mnie śnieżkami rzucacie? Co ja wam zrobiłem, halo? Dobra, rzucajcie sobie, kurde, nie mogę wam bronić, miejcie dzieciństwo, kurcze pieczone. Dobra, lecimy tutaj. Słyszeliśmy to już. Czyli będziemy budowali bałwana, na to wygląda. Tak jest! O kurde, to jest ten poziom! O nie! Ja za dzieciaka pamiętam ten poziom, jak ja grałem w Kroka dwójkę. O Jezus Maria, to był trudny poziom bardzo. To był bardzo trudny poziom, bo ja nie potrafiłem nigdy równowagi utrzymać w tym poziomie. Ja pierdzielę, o nie, on już jest tutaj. Masakra. Wiecie, czego nie można tylko temu poziomowi odmówić? Tej pięknej grafiki i soundtracku, który również tutaj leci. Jest on po prostu przepiękny, prześwietny i tak dalej. Ale sam w sobie poziom będzie, kurde, niezłą katorgą. Ja już pamiętam, jak za dzieciaka się z tym poziomem męczyłem. Ja pierdzielę. Wspomnienia złe wracają, no nie. Ej, ale z tym gongiem to jest fajny patent. Dobra, musimy teraz tędy iść, bo nie widzę, żeby tam coś było dalej. Robimy sobie bałwanika, uwaga. O nie, tam są klejnociki. Ojej, biedny kroczek. Na szczęście ma jeszcze cztery... Kurde, nie! Na szczęście ma jeszcze cztery życia. No teraz trzy już bym powiedział. A maksymalnie w tej grze to możemy mieć 9. Więc oszczędzajmy kasę, bo może być tak, że sobie gdzieś dokupimy w jakimś momencie gry. Ałała, to bolało. Kroka to bolała bardzo. Więc ogarnijcie się. 39. To utrzymywanie kroka na tej platformie by nie zleciał. O, tam jest żyćko. Do żyćka, do serduszka. Ojejku, tak. Dokładnie tak. I tu kolorowy klejnocik jest. No nie. Jeszcze tylko dwa klejnoty i 39 klejnotów zwykłych, god damn it. Widzicie, dobrze, że tutaj poleciałem, ponieważ tutaj coś jest. O, patrzcie co byśmy ominęli. Bym tutaj nie wrócił. Dodatkowe żyćko. No kurczę, no to trzeba zdobywać. Musimy mieć dwa... Kurde, najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli 3 na 5! 3! Dobra, trzeba jeszcze raz tam do góry, bo tam jest kolejna skrzynka. O, dobrze, zwolnij.
ciężko, już się nie zespawni, szkoda. W dół. Oczywiście na spokojnie powiedziałem. Mówię, pamiętam jak ten poziom był koszmarem mojego dzieciństwa. On jest fajny pod względem soundtracku i grafiki, ale pod względem rzeczy do zbierania i robienia 100% jeszcze, to był koszmar. To był dla mnie koszmar. To był dla mnie koszmar nie z tej ziemi, moi drodzy. No nie! Skrzynkę ominąłem. Da się tam wrócić? Da się. Uff. Dobra, jeden Dantini padł. Teraz ten tutaj. Okej, o to chodziło. Dobra, nic więcej, tylko po to wróciłem. No szybko teraz na szyny, proszę, proszę, proszę. Lecimy stąd, uciekamy stąd, nie ma co tutaj się gorączkować i patyczkować, lecimy po prostu dalej. Wszystkie kolorowe klejnociki mamy, ale tutaj lag wleciał, bo gra aż musiała załadować teren. Ale tutaj coś mamy. Ślepą uliczkę mamy. I klejnociki, które tutaj na nas czekały. Okej, Dantini się tutaj na nowo spawnią. To mi się już nie podoba. I teraz zjazd. O nie. Dobra, ty se tam spadaj w dół, ziomek. Powolutku, powolutku, dokładnie, bez żadnych gwałtownych ruchów. Powolutku, kurde. Dobra, jest. Udało się, moi drodzy. Udało się, moi drodzy, ja pierdzielę, o Jezus Maria. Mamy kolejny poziom zrobiony, na 100%. Dobra, mamy kolejne klejnociki zebrane. Nie potrzebujemy chyba kupować pozostałych tych, nie, chyba nie trzeba. Tak mi się wydaje. Więc tutaj te poziomy są zaliczone, tam ten trzeci poziom jest zaliczony, czwarty jest zaliczony. Plus jeszcze ten specjalny poziom. Więc nie wiem, co tutaj możemy jeszcze zrobić przed bossem. Wow! Tam już coś jest. Czyli tam jest konfrontacja z bossem? Dobrze patrzę? No to jak tutaj mamy zrobiony jeden poziom, tego będziemy musieli wrócić i tyle. No to tak, chyba tyle, co mogliśmy tutaj zrobić. Okej, czyli musimy kogoś tutaj pod jakąś tarantulę chyba powstrzymać, tak? Dobrze patrzyłem? Aż jestem ciekaw. Thank you.
Ja myślałem, że tutaj cutscenka jest. What the fuck? What? Co to miało znaczyć? Dobra. Mamy tutaj rybkę Flavio. Po raz kolejny, runda trzecia tym razem. I ja wiem, o co to teraz chodzi. Musiałem się troszeczkę dokształcić, doinformować, o co chodzi w temacie tej rybki Flavio. Więc po kolei. Musimy zrobić coś takiego, żeby rybka sobie poszła stąd. Dokładnie. I teraz musimy zrobić coś takiego. Patrzcie na to. Zium. Proszę bardzo, musimy ją po prostu zamrozić. Cały, to jest cały właśnie boss. Bardzo prosty i myślę, że nie powinien nikomu problemu on sprawić. Mi pewnie sprawi tylko to, że te kryształy lodu, tak, kryształowy lód we mnie uderza, no nie? Ale boss sam w sobie nie jest trudny, tylko ja pomyliłem teraz przyciski. Bo nie w tym momencie, kurde, z X-a skorzystałem. No nie, zdążyłem. Fuck. Dobra, uwaga, teraz nie oberwij. Okej. Dobra, kostka lodu tutaj jest. I zium, proszę bardzo, po bosie. Że też ja nie pamiętałem, jak w ogóle tego bossa pokonać. To jest zaskakujące. Przecież grałem kiedyś w Kroka 2.